Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. I dziś przychodzę do Was z filmem Makijaż jedną marką Eveline. Mam tutaj, słuchajcie, całą torbę nowości od tej właśnie marki. No i stwierdziłam, że fajnie jest Wam pokazać to właśnie teraz, dlatego że trwają promocje od minus 45 do aż minus 70 w Rossmanie, także może warto tam się przejść i coś wpadnie Wam tutaj w oko i właśnie tam pójdziecie i to kupicie. Ja Wam też powiem, jakie są moje ulubione rzeczy tej marki, bo mam ich sporo i nawet teraz powiem Wam szczerze, że też będąc na tej promocji, to dokupiłam sporo rzeczy właśnie z Eveline. Zaczniemy, słuchajcie, od kremu, bo mam tutaj krem. To jest Beauty Food Rituals, taki błękitny. Ja sobie go nałożę jako po prostu moją bazę, tak, bo bazę też używam nawilżający, czyli krem tutaj u mnie też się fajnie sprawdzi. Mam kilka podkładów, mam kilka paletek cieni. O, krem jest zalakowany bardzo ładnie, to bardzo fajnie. Bo przynajmniej wiemy, że wiecie, że w sklepie nikt nam tego wcześniej nie otwierał. Powiem Wam, że w ogóle jak przeglądałam teraz te kosmetyki, to jest, ma taką bardzo miłą, zbitą konsystencję. Lubię takie, wolę takie kremy niż takie kremy lejące. To większość tych kosmetyków, będę teraz też na bieżąco zwracała na to uwagę, jest zalakowana. Czyli to jest bardzo fajny plus, bo wiecie, że tego nie można było otworzyć. No wiadomo, minusem jest, jeżeli w drogerii nie ma testerów, a chcemy coś zobaczyć, tak? Bardzo często są tusze otwierane, bo panie chcą zobaczyć szczoteczki. No i właśnie jest słabo, jeżeli nie ma tych testerów. W międzyczasie, jak to się wchłania, to powiem Wam, że tutaj w składzie mamy tak mleko ryżowe, wodę kokosową, szpinak, aloes i jagody akai. I w ogóle ten krem jest wykonany w 95% z naturalnych składników. Ma zero parabenów, silikonów, oleju parafinowanego i PEGów. Jest do każdego rodzaju cery, jest na dzień i jest na noc. Bardzo przyjemnie pachnie. No i teraz przejdziemy do podkładów. Mam tutaj trzy takie podkłady. Ten podkład ja znam bardzo dobrze i właśnie to jest pierwsza rzecz, po którą poszłam na promocję. Tutaj jest akurat kolorek 0,15, ja używam 0,40 i musiałam kupić go sobie, szczególnie, że mój poprzedni właśnie się już praktycznie tam kończy. Dlatego musiałam go kupić właśnie w kolorze 0,40 i ja uwielbiam ten podkład, ja już Wam go recenzowałam, dlatego jeżeli mnie oglądacie, to wiecie. No i wiem, że to weszło teraz, jest to nowość, to już chyba kojarzę, że było. Ogólnie te podkłady, słuchajcie, są teraz dla mnie za jasne. Ja teraz specjalnie jak gdyby do tego testu nie jestem wysmarowana samoopalaczem, bo na co dzień jestem zawsze wysmarowana samoopalaczem. Ale no teraz się nie posmarowałam, żeby jak gdyby zmaczować się z tymi podkładami i użyję z tej serii najciemniejszego 04 Beige, żeby zobaczyć. Tutaj mam 02 Natural, także może przy jakimś innym filmie, może zrobię specjalny film po prostu, żeby zobaczyć też jak będę, też któregoś razu się po prostu nie posmaruję i go przetestuję. Dajcie znać, czy chciałybyście po prostu, żebym zrobiła osobny test tego podkładu. Ten podkład nazywa się Matte My Day. I on ma wytrzymać 24 godziny, także on właśnie fajnie byłoby go poddać testowi wytrwałości. A tutaj mamy Satin Matte i widziałam na bardzo, 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 bardzo wielu zdjęciach, że właśnie dziewczyny dodawały, czy wiecie, jak mam jakiś tam hashtag polubiony z promocjami z Rossmana, bardzo dużo dziewczyn kupowało, wy mi wysyłałyście zdjęcia, że właśnie, że ten podkład i tak dalej. Także zobaczymy. Tutaj mam, tak jak mówię, kolorek 104. Tak wygląda kolor. Nałożymy go sobie na razie tak. Ja będę to chyba gąbeczką rozprowadzała. Nawet teraz jest może troszeczkę ciemny się zrobi. I ten kolor jest tak pomiędzy mnie. Też wiecie, co jakoś tak... Ostatnio się odzwyczaiłam od gąbki i częściej używam pędzla do nakładania podkładu. Nie, kolor jest w porządku dla mnie, myślę, nie jest za ciemny. One te ogólnie podkłady po tym, jak je rozetrzecie na twarz, to też tak
troszeczkę mają jaśniejszy kolor, bo kiedy są na ręku wyciśnięte, ten kolor jest bardziej skoncentrowany. Jeżeli chodzi o krycie, no widzicie, ten kolor i tak jest mimo wszystko jakiś taki dla mnie jasny. Ale to nic, ja dzisiaj jestem w domu. Tak na żywo wygląda lepiej. Na żywo powiem Wam szczerze, że on jest jak gdyby teraz z moim obecnym kolorem skóry zmaczowany idealnie. Naprawdę. Jest zmaczowany idealnie. Jeżeli chodzi o korektor pod oczy, to też nie jest to nowość, ale ja uwielbiam ten korektor i to jest też korektor bardzo polecany przez makijażystów. Mowa tutaj o niczym innym jak tylko Art Scenic, bez niego nie mogłoby się obejść. To jest korektor kryjąco-rozświetlający i też bardzo, bardzo go lubię. Ja chyba, powiem Wam szczerze, ogólnie marka Eveline obecnie jest już teraz moją ulubioną marką drogeryjną, naprawdę. Bo ma tak dużo fajnych produktów, wsłuchują się, wydaje mi, w potrzeby po prostu ludzi, kobiet, słuchają, jeżeli coś wypuszczą i coś tam, wiecie, nie gra, to oni się w to właśnie wsłuchują, udoskonalają te rzeczy, także naprawdę super. Ten korektor nawet pojawił się w moim zestawieniu top korektorów, tak samo będzie z pudrem, który teraz użyję, to też ten puder z Eveline. I on też, jeżeli oglądałyście moje filmy z serii Top, no to pamiętacie, że tam pojawiły się właśnie te... Mowa tutaj o pudrze Eveline Loose Powder Cashmere Matte. I to jest puder, który bardzo, bardzo ładnie wygładza Waszą cerę. Ja za to go bardzo lubię właśnie. Tutaj go sobie troszeczkę dam. Największy problem będę miała z paletką, którą wybrać. Bo wszystkie są piękne. Chociaż może nie, może wiecie co, nie gąbeczką, żeby nie było za mocnego matu, bo już ten podkład jest taki, ma być matujący. Zobaczymy, czy będzie. Tak, ten puder jest właśnie zdecydowanie takim podkładem, ma takie wykończenie, nie, to nie jest taki płaski mat, tylko taki bardziej satynowy. Bardzo ładnie wykańcza w ogóle makijaż. No bardzo tak uważam, naturalnie wygląda skóra po prostu w tych miejscach. Ok, teraz zrobimy sobie brwi. I ja tutaj kupiłam sobie na tych promocjach teraz w Rossmanie tą kredkę 3 w 1. Wcześniej nie miałam okazji jej jeszcze używać, ale słyszałam o niej bardzo dużo dobrego. I tutaj mamy tak, szczoteczkę. Tutaj mamy kredkę. A po środku mamy jeszcze wypełnienie, taki ten puder w gąbeczce. Dawno już, słuchajcie, w ogóle nie używałam kredki. Używałam ten zestaw cieniu właśnie też z Eveline. Dawno nie używam kredki, ale bardzo uważam, fajnie wyglądają brwi. Zresztą ta kredka jest naprawdę już tak zachwalona w necie, że ona nie potrzebuje chyba dodatkowej aprobaty. Teraz będziemy mieli nowość do brwi. I są to, słuchajcie, maskary do brwi, ale to są maskary do brwi z takimi delikatnymi drobinkami, co ja mówię, włoskami. O tak. No i oczywiście mamy też dwie wersje kolorystyczne, czyli pewnie jedynka i dwójka, light i dark. No i może ja użyję tutaj light. Fajna, mała szczoteczka. Widać tutaj. Znaczy w ogóle ten podkład fajnie wygląda, co? Naprawdę bardzo tak, taka ładna skóra jest, taka czysta. No myślę, że ten jasny dla mnie na teraz wystarczy, jak jestem taka bledsza i taki jasny podkład jest. Maskara ma za zadanie właśnie zagęścić tymi mikrowłóknami Wasze brwi. I myślę, że to jest też fajne rozwiązanie na taki dzień, kiedy nie robicie sobie makijaż, ale chcecie podkreślić jednak te brwi, nawet kiedy siedzicie w domu. Ja na pewno to wypróbuję właśnie w tej sytuacji, bo jest to fajne, tylko wiecie, podkreślenie brwi, te mikrowłókienka trochę wypełnią Wam te włoski. No i wiecie, a lepiej, każda kobieta, no lepiej się czuje, kiedy ma zrobione brwi, bo brew to jest rama dla naszej twarzy. No i dobra, no i co, nałożymy najpierw bronzer, czy robimy oczy? Chyba bronzer, bo tak się trochę blado czuję. I mam tutaj serię Glow and Go. I tutaj mam 01 Go Hawaiian i to jest właśnie bronzer. Ja myślałam, że ta seria to tylko rozświetlacze. Mówię, co to taki ciemny rozświetlacz? Ale ładnie pachnie. To jest jakaś seria czekoladowa, bo pachnie jak czekolada, słuchajcie, naprawdę.
satynowy wypiekany puder brązujący o miękkiej, wygładzającej strukturze. Czyli jest i do konturowania, gdyby i do ocieplania. A kolor, ja bym powiedziała, że jest taki bardziej chłodny jednak niż ciepły. No i przez to, że jest satynowy, to myślę, że będzie bezpieczny, wiecie o co chodzi? Że będzie takim bronzerem nielubiącym plamy, o tak. Od razu inaczej twarzy wygląda, ja nie rozumiem, jak można nie konturować, nie, w ogóle nie ocieplać, nie dodawać kolorów, w ogóle wtedy jest taki trochę efekt 3D na waszej skórze. Bronzer jest matowy, taki delikatny, ale myślę, że do tego koloru skóry nie mogłabym teraz użyć nic ciemniejszego. No dobra, już teraz troszeczkę lepiej, słuchajcie, już ta twarz nabrała jakiegoś w ogóle wymiaru, tak? No i teraz palety do cieni. Co wybieramy? Przedstawię wam wszystkie trzy. Pierwsza to jest ta Sparkle, czyli dla wszystkich srok na pewno opakowanie. No i jak gdyby w ogóle to mam szczerze, że estetycznie to opakowanie przemawia do mnie najbardziej. Tutaj tam jest brokatowo, ale zobaczcie w środku, jak jest tak bardzo elegancko, ekskluzywnie, przez to może, że jest to złote opakowanie. Bardzo lubię, kiedy właśnie te cienie są w takim dużym formacie, kwadracie. Tutaj mamy duże lustro, no same powiedzcie, że wygląda ekskluzywnie. Także tutaj mamy takie kolorki, moje, w ogóle wszystkie palety mają moje kolory, czyli bardzo jesienne. To jest pierwsza, a dwie kolejne to jest ta. Bardzo już podbijające internety Angel Dream. A trzecia to jest Dreaming Mocha. I to jest w ogóle paleta kawowa. To jest paleta kawowa, dlatego że w środku mamy takie kolorki. Bardzo, bardzo, bardzo jesienne. Zobaczcie, same brązy, rudości, beże, borda. No i wszystkie są nazwane właśnie kawami, czyli Flat White, Latte, cappuccino, mocha, macchiato, frappe, arabica, iced coffee, Irish coffee, espresso, doppio i americano. Nie znam doppio, nie wiem, co to jest za kawa. No i co? No i czym zrobimy? Wiecie co? Pomyślałam sobie teraz, że może tak. Tą paletą, bo w sumie nawet wam teraz nie pokazałam kolorów, zrobię osobne wideo i wtedy użyję tamtego może podkładu i spróbuję sobie odwzorować jak gdyby ten makijaż, który jest tutaj. A teraz użyję po prostu tych dwóch, dlatego że tu jest dużo brązów, a tam mamy jakiś tam dodatkowy kolor. Dlatego użyję tych dwóch paletek tutaj. Klejamy. Są też, widzicie, fajnie zabezpieczone. To trzeba odkleić tutaj. Okej. To było, słuchajcie, dość mocno zaklejone naprawdę. Ale palet to raczej są chyba te cztery w drogeriach. Zobaczmy. Powyciągam sobie może pędzelki, żeby one mi nie wypadały. Ja w ogóle lubię, jak się, widzicie, złote. A tutaj mamy coś takiego. No i co tu stworzyć z takich dwóch paletek w takich kolorach? No tylko coś z brązem i z pomarańczem. No to co? Zaczniemy od tego tutaj jasnego może. O, mamy tutaj piękne, duże lustro. O, wow. Naprawdę do całej twarzy można używać. Teraz weźmiemy sobie tą paletkę i zaczniemy od takiego delikatnego kolorku, czyli cappuccino. Powiem, że jak patrzę na siebie tutaj w lusterku, to bardzo ładnie wygląda ten podkład, naprawdę. Cienie, zobaczcie, jak gładziutko, bardzo gładziutko się rozcierają, bez żadnego problemu. Zobaczcie, jak pięknie. Jak masełko, naprawdę. Delikatnie tylko maczam, obstrzepuję, a zobaczcie, ile w ogóle pigmentu zostaje. Thank you.
teraz mask tego linera, Precise Brush Liner. I ten liner też właśnie kupiłam teraz na tych promocjach. I jeżeli chodzi o maskarę, to też mamy tutaj takie trzy. Pierwsza to jest z tej samej serii, co jest liner. Tutaj mamy taką dużą, pokażę Wam jej szczotę. Taka cienka, silikonowa. I ta ostatnia to jest klasyczna Royal Volume. Po prostu taka. I ja ostatnio, słuchajcie, użyję w ogóle, może jakoś tak wszystkich pomieszam, bo tej użyję na górę, tej użyję na dół, a tą może trochę poprawię sobie górę. Ten czerwony na pewno daje efekt takich właśnie długich, pajęczych nóżek. A teraz sobie dołożę tej maskary na górę i zobaczymy. Chyba one mają, wiecie, co naprawdę podobne działanie, czyli są bardziej takie wydłużające niż zagęszczające. Ok, oczko skończone. Możemy przejść do ust. Ok, słuchajcie, pozostała nam teraz pomadka i mam też tutaj całą tą serię Oh My Kiss. To jest też teraz nowość. Mam wszystkie 14 kolorów, ale chyba zrobię Wam po prostu oddzielny film, gdzie pokażę Wam wszystkie, jak wyglądają na ustach. Teraz przedstawię Wam, dlatego sobie pomyślałam, że wybiorę te, no bo już z tej serii używałam teraz bronzera. To jest właśnie też seria Glow and Go i to są błyszczyki. Pokażę Wam, jakie są kolory i jedno sobie nałożymy coś właśnie na usta. Tutaj jest chyba 5 kolorów, o ile się nie mylę. 6. Mamy taki bezbarwny po prostu i wiecie, że ja nie mam żadnego bezbarwnego, także super będzie jako topy za każdym razem w sumie. To było właśnie 01, to może po kolei pójdziemy. 02 to jest taki jagodowy róż. Jak możecie zobaczyć, pokażę Wam tutaj. O, to są właśnie z błyskiem, ale one też mają w sobie taki kolorek. Numerek 03 to jest ten taki English Rose. Ja to tak nazywam ten kolor. O, widzicie, to jest ten drugi. To jest takie właśnie ładne English Rose. Lubię w sumie takie kolory. Dalej mamy kolorek 4. W nim już jest sporo brokatu i to jest taki koralowy może? O, tu zobaczcie, taki właśnie koralowy. To była piąteczka. Szósteczka to jest taki, trudno mi, tamten miał taki złoty w sobie brokat, ten ma taki brokat srebrno, jak gdyby fioletowy. Nie no, dużo więcej jest srebrnego jednak. Neutralny, po prostu jest taki neutralny na co dzień kolor ten. I tutaj jest szósteczka, to jest taki piękny łososiowy, też z takim srebrnym. No ten ma w sobie tak sporo pigmentu. To jest ten ostatni. Czyli tutaj mamy całą gamę tych 6 kolorów. No a co wybierzemy? Na pewno ten łosoś albo ten w sumie by nawet może mi pasował. No dobra, nałóżmy ten łosoś może. Jeszcze raz macie słocze.
No i tak wygląda wykończony, słuchajcie, ten makijaż. Na pewno brakuje tutaj takich, wiecie, bardziej dramatycznych rzęs. Musiałabym tutaj je po prostu dokleić, ale chciałam pokazać taki makijaż, który większość z Was raczej jest w stanie sobie zrobić na co dzień, a umówmy się, raczej mało kto doczepia sobie rzęsy właśnie na co dzień, dlatego pozostałam tak. Dlatego właśnie pozostałam tak bez doklejanych rzęs, tylko właśnie sama maskara. Jak możecie zobaczyć, cienie uważam, że wyglądają i blendują się bardzo ładnie. Jeżeli chodzi w ogóle też o twarz i o ten podkład, no to też nie mam tutaj dużo do zarzucenia jak gdyby. No poza jak gdyby kolorem, ale to już jest kwestia indywidualna, bo to jest tylko moja sprawa, że jak gdyby te kolory są dla mnie za jasne. Ale tak poza tym, jak gdyby wszystkie produkty, które tutaj użyłam, uważam, że są godne polecenia i tego, żeby je wypróbować na sobie, bo myślę, że w większości z Was właśnie się sprawdzą. Także czekajcie na więcej filmów. Dzisiaj żegnam się już z Wami. Pozdrawiam. Pa, pa.